Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. W tym tygodniu rząd zapowiedział znoszenie kolejnych ograniczeń. Od 4 maja otwarte zostają obiekty noclegowe i hotele. Od tego samego dnia mogą być otwarte wszystkie sklepy w galeriach handlowych. Zamknięte pozostają restauracje i przestrzenie rekreacyjne oraz kina. Dzieci będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli, aczkolwiek w nowym systemie sanitarnym. Na dzisiaj analizujemy sytuację w naszych placówkach. Chcemy, aby również były nasze placówki otwarte, ale też chcemy to skonsultować z rodzicami, w jakim zakresie. Przede wszystkim musi być bezpieczny. To jest nasz pierwszy warunek, pierwsze kryterium i tak musimy zrobić, aby i rodzice, i dzieci, i też kadra, która pracuje w naszych placówkach, była bezpieczna. Od 4 maja możliwe będzie uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjnych, ale bez salonów masażu. Również od 4 maja otwarte mają być niektóre instytucje kultury, biblioteki, muzea i galerie sztuki. Szykują się zmiany również dla fanów sportu. 4 maja otwarte zostaną niektóre obiekty sportowe. Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy będą wznowione 29 maja, a żużlowej ekstraligi 12 czerwca. Sportowcy przygotowujący się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio będą mogli korzystać z ośrodków przygotowań olimpijskich w Spale i Wałczu. W ubiegły piątek minister edukacji Dariusz Piątkowski poinformował, że szkoły będą pracować w trybie zdalnym do 24 maja. Do Nysy dotarły już laptopy zakupione przez gminę z ministerialnej dotacji. Teraz sprzęt trafi do najbardziej potrzebujących uczniów. 40 laptopów dla naszych szkół podstawowych, również niepublicznych. Te laptopy trafią do dyrektorów szkół, którzy z kolei przekażą je najbardziej potrzebującym uczniom. Uczniowie poznali też wreszcie terminy tegorocznych egzaminów. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwają od 22 czerwca do 9 lipca. Trwa modernizacja placu Jana Pawła II. Prace mają zakończyć się przed 100. rocznicą urodzin polskiego papieża, która przypada 18 maja. Do tego terminu plac zostanie ukończony. Zmieni się diametralnie. Z zaniedbanego placu, z nieplanowanymi zasadzeniami powstaną nowe alejki, nowe przestrzenie miejskie, celowane nasadzenia. Inwestycja obejmuje przebudowę alejek, montaż oświetlenia i ławek oraz nowe nasadzenia zieleni. Co ciekawe, posadzone zostaną głównie jasne rośliny. Dominować ma kolor biały. Oczywiście na dzień dzisiejszy musimy mieć tą świadomość, że rośliny, które wchodzą na ten plac, są małymi, ale za 10, 15, 20 lat to będzie jedno z bardziej urokliwych miejsc w naszym mieście. Rzeczywiście ma dominować kolor biały, jest to kolor papieski. Na placu mają pojawić się także tablice informacyjne o Nysie. Gmina ma w planach również remont placu Kopernika przed Urzędem Miejskim. Z uszanowaniem zaleceń konserwatorskich na tym obszarze zostanie dokonana rewitalizacja. Oczywiście będą wykonane nowe alejki, nowe meble miejskie, plac zostanie na nowo zagospodarowany. Oczywiście nadal będzie stanowiło to miejsce uroczystości, które się odbywają pod pomnikiem, ale oczywiście uwzględniamy również uroczystości pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Nyskim Rynku. W planach jest także przebudowa placu na rogu ulicy Wyspiańskiego i ulicy Mostowej. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi RP, a 3 maja Święto Konstytucji. W tym roku, inaczej niż w latach ubiegłych, nie będzie oficjalnych, uroczystych obchodów. Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa. W tym roku mija 16. rocznica formalnego uchwalenia Dnia Flagi. Mimo, że to jedno z najmłodszych świąt państwowych, już na stałe wpisało się nie tylko w kalendarz, ale przede wszystkim w świadomość Polaków. Tego dnia biało-czerwone dumnie załopotają na wielu polskich domach i instytucjach. Zmienione w 2004 roku przepisy pozwoliły na wieszanie biało-czerwonej przy każdej ważnej dla nas uroczystości czy rocznicy, a nie tylko podczas oficjalnych świąt. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, aby symbole narodowe pielęgnować. Mamy Dzień Flagi, każdy kto może, kto ma, każdy powinien wywiesić flagę. 2-3 maja zachęcam, aby te flagi jak najliczniej wisiały w naszych oknach, na naszych budynkach i myślę, że podczas takich spacerów w ciągu dnia, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę też upamiętnić to święto, można symbolicznie podejść pod pomnik patriotom polskim czy pod pomnik marszałka Piłsudskiego na Nyskim Rynku i poświęcić minutę na refleksję.
2 maja nasza flaga zostanie wciągnięta na maszt przed Urzędem Miejskim przez jednostkę strzelecką Strzelec, działającą przy PWSZ w Nysie. Odegrany zostanie również Mazurek Dąbrowskiego. 3 maja będziemy mieli kolejny powód do dumy, wspominając naszą Konstytucję 3 maja. Pierwszą ustawę zasadniczą w Europie i drugą na świecie. Uchwalona w 1791 roku Konstytucja była bardzo nowatorskim dokumentem jak na ówczesne czasy. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, znosiła wolną elekcję i liberum veto. Jej twórcami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Zazwyczaj huczne obchody tego święta w tym roku zmienią się w kameralną uroczystość. Władze samorządowe gminy złożą w imieniu własnym i mieszkańców symbolicznie kwiaty i znicze pod pomnikiem patriotom polskim. Jeżeli chodzi o obchody w gminie Nysa, to w imieniu mieszkańców wraz z burmistrzem, samorządowcami złożymy wiązankę pod pomnikiem tradycyjnie. Część z nas na pewno weźmie udział we mszy świętej za ojczyznę i te obchody, można powiedzieć, będą takim symbolem łączenia się nas, samorządowców, z mieszkańcami naszego miasta. Kler poszukuje pracowników do swojego oddziału w Nysie. Potentat meblowy z Dobrodzienia planuje zatrudnić tapicerów, a także szwaczki i szwaczy. Przypomnijmy, że nyski oddział firmy Kler prowadzi swoją działalność od 2016 roku na terenie dawnej FSD. Firma planuje w niedalekiej przyszłości rozbudowę zakładu. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni wyrazili wolę na to, aby w trybie bezprzetargowym wydzierżawić jedną z hal na byłej fabryce samochodów. Dzięki temu firma Kler wejdzie we władanie nowych powierzchni, na których utworzy miejsca pracy. Obecnie nyski oddział Klera zatrudnia 60 pracowników. Planuje dalsze zatrudnienia, więc w aspekcie dzisiejszej sytuacji na rynku pracy jest to bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy chcą pracować w renomowanej firmie. Niestety nie wszystkie firmy radzą sobie tak dobrze. Już teraz widać wzrost bezrobocia w naszym powiecie. Rynek pracy na pewno będzie miał duży problem z odbudową taką bardzo szybką po koronawirusie. Na dzisiaj są informacje i dobre i złe. Złe są takie, że bezrobocie jednak rośnie, a dobre są też takie, że kilka firm w Nysie wciąż poszukuje nowych pracowników. I oby ten trend był mocniejszy niż ten trend utraty pracy. Mimo że Nyski Dom Kultury obecnie jest zamknięty, to mieszkańcy gminy wciąż mogą korzystać z zajęć prowadzonych przez instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego. Na stronie Nyskiego Domu Kultury na Facebooku oraz kanale na YouTubie na bieżąco umieszczane są filmy, na których instruktorzy uczą tańczyć, grać na gitarze czy tworzyć animacje. Co więcej, na fanpage'u pracownicy Nyskiego Domu Kultury czytają bajki oraz wiersze. Organizowane są także transmisje na żywo wirtualnego salonu literackiego.